Grażyna Kozińska, witam Państwa i zapraszam do audycji Region Północ, a gościem jest dzisiaj pan Marek Halasz, radny województwa lubuskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I jak zwykle na początek zapraszamy na garść informacji o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o zarząd województwa lubuskiego. Zobaczmy do gorzowskiego ratusza, bo tu zmiana warty. Mamy nową wiceprezydent Gorzowa, została nią Izabela Piotrowicz z Platformy Obywatelskiej, dotychczasowa radna. Zobaczmy, co jeszcze zakłada porozumienie koalicyjne z prezydentem miasta. Dziękuję bardzo. Blisko 39% mieszkańców zaufało kandydatom Koalicji Obywatelskiej. Uzyskaliśmy 13 mandatów. To jest większość w Radzie Miasta. Dlatego chcemy wziąć odpowiedzialność za współzarządzanie miastem. Chcemy wspierać miasto, pana prezydenta, wszystkich urzędników, wszystkie jednostki miejskie w pozyskiwaniu środków z każdego możliwego źródła. Chcemy współpracować przy realizacji porozumienia, które za chwilę podpiszemy. Porozumienie zostało wypracowane przez dwa kluby radnych. Jest ono pokłosiem test programowych zarówno naszych radnych z klubu pana prezydenta Gorzów Plus. I myślę, że to są bardzo dobre propozycje dla Gorzowa. To są bardzo dobre również propozycje dla naszej części województwa lubuskiego. Przed miastem stoją ogromne wyzwania. Te wyzwania, które już są realizowane, wymagają dodatkowego wsparcia. Jak wiemy, dobrze się pracuje, kiedy wszystkie ręce na pokład są skierowane. Dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj podpisujemy porozumienie między dwoma największymi klubami, że dzisiaj tak naprawdę siła w Radzie Miasta będzie bardzo poważną siłą. Poważną siłą, która będzie miała przełożenie również na, co jest bardzo istotne, na sejmik województwa, za deklaracją pani poseł również na stronę rządową, że wspólnie będziemy budować nasze miasto. Ta deklaracja o współpracy to przede wszystkim deklaracja dotycząca pomysłów, deklaracja merytoryczna, deklaracja, która mówi o tym, jakie wyznaczamy sobie kierunki. Tych wyzwań będzie bardzo wiele. Poza tymi punktami, które tutaj są, to będzie bardzo ciężka, codzienna, mozolna praca, w której również potrzebne jest wsparcie. Dlatego też bardzo się z tego cieszę, że ta współpraca i to, co jest chyba najważniejsze, wzięcie współodpowiedzialności za miasto również wiąże się z tym, że klub Koalicji Obywatelskiej będzie współuczestniczył w realnym rządzeniu. Dobrze wiemy, że mamy większość w Radzie, więc powinniśmy wziąć odpowiedzialność za rozwój naszego miasta, za rozwój Gorzowa Wielkopolskiego. Więc oto jestem do Państwa dyspozycji. Niestety zdaję mandat radnej, ale dalej jestem dla moich mieszkańców tutaj w mieście, dalej jestem pod telefonem, dalej jestem pod mailem. Będę odpowiedziała za fundusze europejskie, za ZIT-y, za kulturę oraz sport. Mam nadzieję, że utworzymy też biuro współpracy z organizacjami pozarządowymi. O utrudnieniach na polsko-niemieckiej granicy mówił marszałek województwa lubuskiego podczas specjalnego spotkania ze służbami i z wojewodą lubuskim Markiem Cebulą. Jakie ustalenia i co jest głównym problemem na granicy? Posłuchajmy. Strona niemiecka poinformowała nas oficjalnie, że do grudnia będą trwały kontrole na granicy niemieckiej. To nie jest jakaś tajemnica. W związku z tym podkreśliliśmy, że nasze dzisiejsze spotkanie musi wychodzić naprzeciw rozwiązywaniu problemów, które występują dzisiaj nie tylko na granicach, bo już wspomniałem o tym, stąd też obecność samorządowców, żeby też zwrócić uwagę na to, że mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy mieszkają w przygranicznych miastach, są obciążeni potężnymi utrudnieniami, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Ale zwróciliśmy też uwagę, i to wybrzmiało na dzisiejszym spotkaniu, że około 15 tysięcy osób każdego dnia przemieszcza się do pracy do Niemiec, a to oznacza, że 15 tysięcy osób niestety ma trudności z pokonywaniem dzisiaj granicy każdego niemalże dnia. Staramy się rozumieć powody, dla których państwo niemieckie, Unia Europejska,
Polska zmuszona jest podjąć szczególne środki i wysiłki, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, by przeciwdziałać temu kryzysowi migracyjnemu, z którym mamy do czynienia. Ale obok tego wszystkiego toczy się normalne życie, praca i musimy zadbać o to, żeby poszukać w tych nadzwyczajnych okolicznościach rozwiązań, które pozwolą nam, ludziom, normalnie funkcjonować, tym, którzy mają swoje zadania w miarę normalnie je wykonywać, planować odpowiedzialnie przyszłość i podejmować działania, które będą skutkować wieloma korzyściami dla regionów po polskiej i niemieckiej stronie. Mam nadzieję, że dzisiaj po opisaniu tych wielu niedogodności, jakie mają miejsce w ostatnim czasie na pograniczu, przedstawiciele właściwych służb i instytucji jeszcze intensywniej podejmą działania, które pokażą się w skutecznym rozwiązaniu, poprawieniu sytuacji, z jaką mamy do czynienia. Jesteśmy przygotowani przede wszystkim, jeżeli chodzi o zapewnienie tego bezpieczeństwa, to co się wiąże z bezpieczeństwem na drogach, przejścia graniczne, współpraca też w tym zakresie, kierowanie między innymi w zwiększonej ilości policjantów, to co się wiąże ze służbami na drogach, nie tylko. Policjanci ruchu drogowego, między innymi 117 policjantów dobowo będzie kierowanych do służby, jest to bardzo dużo, ale i też między innymi, nie licząc policjantów, pionów prewencji, kryminalnego. Uważamy, że jesteśmy przygotowani, będziemy o to dbali, ale również w tych przypadkach, gdzie pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym, będziemy w każdym przypadku reagowali, między innymi też przyjrzymy się dokładnie infrastrukturze i kwestiom organizacyjnym. Piony ruchu drogowego też się w to zaangażują. Tam, gdzie będą możliwości usprawnienia, będziemy w tym temacie oczywiście działali na bieżąco, reagowali. Wspólna między innymi też współpraca z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, kwestie komunikacyjne, zamieszczanie też między innymi komunikatów na stronach, między innymi jeżeli chodzi o komendę wojewódzką w Gorzowie, lubuską policję, będą informacje na bieżąco publikowane przez rzecznika w tym zakresie, gdzie są utrudnienia, gdzie się mogą pojawić utrudnienia związane z komunikacją. Współpracujemy na bieżąco z Policją Federalną. Mamy wspólne służby, wykorzystujemy do przepływu informacji Centrum Współpracy na pograniczu polsko-niemieckim w Świecku. Przez te Centrum Współpracy otrzymujemy informacje o zawróceniu. Nasi funkcjonariusze podejmują działania w zakresie tych osób. Mamy informacja tak o przekazanych osobach, około 3500, która wskazała tutaj strona, w mediach się pojawiła. My posiadamy informacje o skazaniu około 3000 osób. Tutaj na obecną chwilę mogę powiedzieć, że w dużej mierze około 2200 osób to są obywatele Ukrainy, którzy, jak wiemy, na terytorium Polski przebywają legalnie. Po stronie niemieckiej tego pobytu już legalnego nie posiadają, dlatego też tu strona niemiecka cofa ich, zawraca do kraju, w którym ten pobyt mają legalny. Teraz coś bardziej lekkiego, proszę Państwa, ale nie mniej istotnego. Jak zachęcić młodzież do tego, żeby wychodziła z domu, jak organizować im ciekawe spotkania. Nad tym zastanawiali się i w czyn wprowadzali pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Wspólnie z wyjątkowym gościem zajrzyjmy do jednej z hal sportowych w Drezdenku, gdzie odbyły się takie ciekawe zajęcia w formie art-terapii. Bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj takiego znamienitego gościa na terenie Drezdenka, pan Marek Plawgo, olimpijczyk, znakomity lekkoatleta. Będzie nas uczył, nasze pociechy, nasze dzieci, jak prawidłowo trenować lekką atletykę, jak uprawiać sport. Jest to bardzo ważna rzecz dla młodych, szczególnie dla młodych, rozwijających się organizmów. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa trafiła do nas. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie to kontynuowane. Sport to jest nośnik emocji. Rzeczywiście to jest taki sport oglądany w telewizji, ale sport taki trochę przez mniejsze S, którego bardziej nazywam aktywnością fizyczną, to jest coś, czego nam brakuje. Nasz organizm, tak jak sobie stoimy, jak mamy kończyny, ręce i nogi, od wielu lat, od tysięcy lat się nie zmienił. W drodze ewolucji nasz organizm został stworzony po to, żeby biegać, żeby skakać, żeby walczyć o pożywienie, żeby uciekać, pracować fizycznie. A ostatnie lata nie pracujemy fizycznie, pracujemy w domu, pracujemy zdalnie, jesteśmy narażeni na wiele stresów i wyłączyliśmy z diety aktywność fizyczną.
Jaki jest skutek? Coraz więcej problemów takich rozwojowych, takich związanych z rozwojem dzieci, ale też dorosłych. Mniejsza odporność na stres, coraz więcej chorób cywilizacyjnych. Więc ja jestem tutaj po to, żeby namówić do aktywności fizycznej, bo ona ma, po pierwsze, pomaga naszemu ciału, ale co chyba ważniejsze, pomaga naszej głowie. Redukuje stres, poprawia równowagę taką, jeżeli chodzi hormonalną, związaną właśnie z odczuwaniem stresu i radzeniem sobie. Te wszystkie hormony, endorfiny, adrenalina, to wszystko można by rzeczywiście zrobić duży, bardzo naukowy wykład, dlaczego on nam jest potrzebny. Ale ja nie chcę robić wykładu, ja tylko chcę powiedzieć ludziom, a idźcie sobie na pół godziny na spacer. Pobiegajcie, potruchtajcie, wyjdźcie sobie na jakąkolwiek aktywność i zadajcie sobie pytanie, jak czujecie się przed, jak czujecie się po? Najbardziej to lubię biegać, no bo można mieć zawsze pierwsze miejsca, lubię po prostu biegać, bo to jest mega fajne. Dzisiejsze wydarzenie to jest jeden z komponentów naszego projektu, jeden z bardzo ważnych komponentów, ponieważ skierowany do bardzo szerokiego grona odbiorców. To są właśnie spotkania takie integracyjne, które mają na celu, jak nazwa wskazuje, zintegrowanie środowiska, zintegrowanie również rodzin za pomocą różnego rodzaju komponentów życia społecznego. Tym razem wybór padł na sport, na wspaniałego lekkoatletę Marka Plawgo, który dzisiaj poprowadzi zajęcia dla dzieci. I tak jak tutaj widzimy, dzieci są zaintrygowane, zafascynowane i bardzo zadowolone z tego sposobu spędzania wolnego czasu. Mamy nadzieję powtarzać to częściej, mamy nadzieję wykorzystywać różnego rodzaju inne elementy. W przyszłym miesiącu w Gorzowie Wielkopolskim będzie to taniec latino, więc zainteresowanie powinno być spore. Zapraszam teraz do rozmowy, a przypomnę, że naszym gościem jest Marek Halasz, radny województwa lubuskiego. Jeszcze raz witamy w studiu. I powiedzmy teraz, panie radny, o tym, co działo się w ostatnim czasie, bo to jest nowa kadencja, nowy zarząd, sejmik, prezydium sejmiku. Jak pan ocenia te zmiany powyborcze? Jak pan ocenia skład tego sejmiku i zarządu? Znaczy skład, my się cieszymy, bo stworzyliśmy koalicję PSL, Polska 2050 i Koalicja Obywatelska. Nam przypadły dwa stanowiska członków zarządu. Z naszego ramienia zasiada Zbigniew Kołodziej, Jacek Urbański. Też bierzemy udział w prezydium, bo nasz klub trzeciej drogi reprezentuje Anna Chinalska i Edward Fetko jako przedstawiciele PSL-u i Polski 2050. I zaczynamy ciężką pracę, pięcioletnią pracę, miejmy nadzieję, na rzecz województwa lubuskiego. A jeszcze wstecz o tych politycznych kuluarach, do końca ważyły się jednak te losy, jeśli chodzi o skład zarządu. Lewica, mimo braku radnych w sejmiku po wyborach, no chciała mieć jednak swojego członka zarządu województwa, ale tu nie doszło do takiego odzwierciedlenia pełnego tej sytuacji w Polsce, prawda? Jeżeli chodzi o region lubuski. Sytuacja Lewicy jest odzwierciedlona po ich wynikach. Jeżeli nie mają przedstawicieli w sejmiku, to też nie mają przedstawicieli w zarządzie. Pewnie by było inaczej, jeżeli by mieli swojego radnego, to byśmy mogli wtedy inaczej podejść do tych rozmów koalicyjnych. W kontekście tego, jak wyglądało układanie się w sejmikach, w zarządach województw w innych regionach Polski, to u nas w Lubuskiem i tak było sprawnie? Znaczy, w czasie się troszeczkę to odwlekło, bo mieliśmy dwie takie potygodniowe przerwy, ale dojechaliśmy do końca. Pierwsza sesja była długa, ale treściwa i skuteczna. Każde województwo się innymi prawami rządziło i też różny układ sił był, dlatego też nie ma co przekładać, jak to wyglądało w poszczególnych województwach, bo naprawdę wszystko zależało od tego, ilu radnych dane ugrupowanie wprowadziło. Też patrzymy na wschodzie, udało się województwo podlaskie odbić z rąk PiS-u. Mamy też koalicję szeroką, gdzie też dwóch radnych z PiS-u przeszło do koalicji szerokiej. To też pokazuje, że nie zawsze te przynależności partyjne są skuteczne do końca i różne głosowania bywają. Też mamy przykład Małopolski, gdzie do dzisiaj jeszcze marszałka sejmiku zarządu województwa nie wybrano i też nie ma jeszcze zarządu. A tutaj ruszamy ostro do pracy, jak pan przed chwilą powiedział. Jest
też nowy zarząd i prezydium sejmiku, ale pojawiały się głównie w mediach gdzieś te głosy, że mamy słabą reprezentację, jeśli chodzi o północ w zarządzie. To jak pan na te refleksje, głównie ze strony dziennikarskiej? Wie państwo, pani redaktor, patrząc na to, że my jesteśmy radnymi, którzy dostali mocny, solidny mandat do reprezentowania naszych mieszkańców, to my gwarantujemy, że będziemy dbać o interesy naszego okręgu. Mamy potrzeby, znamy te potrzeby. W kampanii wyborczej je ciągle przedstawialiśmy, wyartykułowaliśmy je. I też patrząc, że nie ma tu akurat członka zarządu z Gorzowa czy powiatu strzelecko-drezdeńskiego, gorzowskiego, to nie jest tak, że ten nasz głos nie będzie słyszalny i nie będziemy mogli go przedstawiać, bo my mamy swoich przedstawicieli w zarządzie, którzy będą z nami się liczyć, będą z nami rozmawiać, dlatego to nie jest taki problem, że nie ma przedstawiciela. My naprawdę znamy te problemy, jesteśmy w kontakcie z samorządowcami, z mieszkańcami i nie będzie problemu, żebyśmy mogli przekazywać te informacje dalej do zarządu. Ta współpraca będzie i to gwarantuję. I też przewodnicząca sejmiku, radna Anna Synowiec, mecenas z Gorzowa, to też taki sygnał w stronę północy? Jak pan to odbiera? Tak, to jest też pokazanie, że najważniejszy przedstawiciel sejmiku jest akurat z Gorzowa. I to też jest fajny sygnał do całego województwa, że też Gorzów się liczy w tym rozdaniu. To, co z takich na bieżąco najważniejszych kwestii, które były ostatnio analizowane, to między innymi wykonanie budżetu za ubiegły rok i absolutorium. To będzie polityka kontynuacji, patrząc na to, że no, to jest podobny skład zarządu, tak? Podobny skład, tylko też troszeczkę musimy się dopasować do realizacji obecnej perspektywy unijnej. Mamy też spore opóźnienia, bo wiemy, że te środki są już do wydania, ale to przez zawiłości rządu Zjednoczonej Prawicy troszeczkę za późno jesteśmy do tych pieniędzy dopuszczeni. Mamy naprawdę intensywny czas na to, żeby to wszystko sprawnie i solidnie wydać, a potrzeb jest dużo. Samorządy też już przygotowały się, są porozumienia, są MOF-y na terenie województwa lubuskiego i musimy to wszystko dobrze skoordynować. Zarząd wie, jak do tego podejść. Kadra w departamentach zarządu. Już to pewnie w blokach startowych tak naprawdę. Czeka i tak naprawdę już popędza samorządy, żeby się szybko wziąć do pracy, bo trzeba te pieniądze dobrze wydać. No a też wiadomo jeszcze środki KPO, które dochodzą, które też nasza polska gospodarka oczekuje, żeby były szybko i sprawnie zagospodarowane. Jak pan ocenia wyzwania tej nowej kadencji? To najważniejsze? No na pewno ta perspektywa unijna, te rekordowe 915 milionów euro do wydatkowania na terenie naszego województwa. To też usprawnienie komunikacyjne, walka z wykluczeniem komunikacyjnym. To też było w pana kampanii wyborczej, tak, mocno wybrzmiało. Wszyscy chyba radni tutaj z północy jasno mówili, że jest problem z linią kolejową 203. I czekamy na wyniki audytu, który ma dać odpowiedź, czy jest celowość powołania tej samorządowej spółki. A pan wszedłby w tym kierunku, czy czekać na zmiany w Polregio, bo już wiemy, że są te personalne. No, patrząc na to, jak funkcjonują poszczególne województwa, to w niektórych naprawdę te spółki wojewódzkie bardzo dobrze sobie radzą i są sprawne, punktualne przejazdy na różnych liniach, gdzie zarząd województwa wziął to w swoje ręce. No też zobaczymy, jak ten audyt przebiegnie, jakie będą wnioski, bo chyba od tego będzie trzeba zacząć i będzie można te kierunki obrać. Ale to, co trzeba na pewno rozwiązać, to jest kwestia tego, że ludzie zwyczajnie nie mogą dojechać punktualnie albo ten pociąg nie przyjeżdża, a jak przyjeżdża, to jest godzina albo i więcej spóźniony. Tak się dzieje nadal. Tak, to mamy przecież są strony specjalne na Facebooku, gdzie jest wyszczególnione, czy w danym dniu na tej linii się spóźnił pociąg i co chwilę są komunikaty, że po kilkanaście spóźnień na różnych liniach w naszym województwie i to z każdego dnia. To naprawdę jest dla podróżnych bardzo uciążliwe i
zarząd województwa, radni województwa zdają sobie z tego sprawę. Pan też te sygnały, do pana też te sygnały docierają, jeśli chodzi o pana powiat strzelecko-drezdenecki? Oczywiście, no patrząc ze stacji, z Drezdenka, ze Starego Kurowa, ze Zwierzyna, co chwilę rodzice muszą alternatywy szukać, żeby ich dzieci, no już teraz mamy wakacje, ale jeszcze do okresu wakacyjnego, to alternatywnie zawsze rodzic musiał się zwalniać z pracy, żeby dziecko do szkoły zdążyło. Też ludzie się do pracy spóźniali na różne zabiegi, na wizyty lekarskie. To jest naprawdę duży problem, który jest naszym głównym wyzwaniem. To także, te wyzwania to także rozładowanie korków na granicy, chociaż tutaj samorząd województwa ma związane ręce, bo tu decyzja jest na poziomie rządów, między innymi rządu Niemiec, więc wpływ na to mamy znikomy, ale problemy są duże na pograniczu, o czym też mówił ostatnio marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński na spotkaniu ze służbami w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. To spotkanie było, zresztą odbyło się z inicjatywy marszałka, ponieważ te utrudnienia są bardzo duże na granicy. To też pokazuje brak infrastruktury. Sieć drogowa jest taka, a nie inna. Widzimy, że jednak tych przepraw mostowych jest za mało. Też nie ma tych alternatywnych dróg, które by pozwoliły tranzytowi ominąć te takie newralgiczne, strategiczne punkty. No, ale też sytuacja geopolityczna jest taka, a nie inna. Mamy przykład nielegalnych imigrantów, którzy gdzieś różnymi kanałami przez Polskę starają się dotrzeć do Niemiec. No, ale też mamy nieprzyjemne sytuacje, gdzie policja niemiecka robi nielegalne tak naprawdę cofnięcia imigrantów na nasze polskie ziemie. To tutaj naprawdę sytuacja geopolityczna za późno przewidzieliśmy takie sytuacje, a sieć drogowa nie ulegnie zmianie w miesiąc, dwa. To są lata, to są projekty, to są duże pomysły, ale na razie ich nie ma. Na razie można powiedzieć, że trochę się cofamy w rozwoju, reklamując współpracę polsko-niemiecką, realizując polsko-niemieckie projekty, ściągając tu turystów, przedsiębiorców. Tutaj prowadźcie biznesy, a tam stoją w kilkugodzinnych korkach, bo nie mogą przejechać. No tak, to też stawia na szali naszą sytuację gospodarczą. Oczywiście. Tu każdy przystanek tira ponad planowany to jest strata dla przewoźnika, strata dla przedsiębiorców. To naprawdę jest spory problem. Jak pan ocenia inicjatywę z kolei dotyczącą drogi wodnej, międzynarodowej drogi wodnej E70? Ten temat toczy się tak naprawdę od właściwie kilku lat. Słyszymy o tym, żeby pchnąć tę inicjatywę do przodu. W Gdańsku podpisano w czerwcu list intencyjny w tej sprawie, także z udziałem wicemarszałka Grzegorza Potęgi. No i znowu słyszymy o tej drodze wodnej, znowu słyszymy o tym, jak one są istotne, jak te trakty wodne są także potrzebne i istotne. Pan jest z sejmikowej komisji turystyki. Czy to jest w ogóle jakaś realna szansa na przyspieszenie takich procesów? Czy każda inicjatywa, która gdzieś zakłada rozwój turystyczny, zwiększenie potencjału turystycznego regionu, jest godna pochwały i my ją będziemy popierać, ale też wiemy, że środki, jakie trzeba było wydać na to, aby ta trasa funkcjonowała, to są gigantyczne środki. Miejmy nadzieję, że minister infrastruktury gdzieś znajdzie środki zewnętrzne, bo to unijne środki wchodzą głównie w grę, aby można było ruch turystyczny na tej trasie zwiększyć, bo naprawdę to są tereny bardzo piękne, bardzo atrakcyjne. Mamy już przykład, że w zeszłym roku kilkanaście tysięcy wodowań było na rzekach, aby korzystać z tego układu, ale ta branża turystyczna jest niszowa, bo nie każdy dysponuje żaglówką, nie każdy dysponuje jachtem. Ale patrząc na to, że chcemy, aby nasz region też turystycznie zaistniał na mapie europejskiej, bo to mapa europejska wtedy wchodzi w grę, to takie inicjatywy są godne pochwały. Podczas gdy jeszcze mamy problem nadal z algami w Odrze, to my się zastanawiamy nad tym, czy za kilkanaście lat przepływ przez międzynarodową drogę wodną po naszej stronie w ogóle będzie realny. No też tutaj w tym porozumieniu była mowa
ustawa o wykorzystaniu potencjału gospodarczego, a też wiemy, że potencjał gospodarczy wiąże się z budową, bo nie przebudową, my nie mamy portów rzecznych. Budową portów rzecznych. To tutaj naprawdę spore, ambitne plany. Miejmy nadzieję, że to się nie skończy tylko na porozumieniu, ale również na stosownych działaniach. No i pieniądzach, bo to chyba miliony, jakieś miliardy, prawda? Samorządowcy by pewnie chcieli, żeby takie mariny powstały, bo to jest tylko zwiększenie atrakcyjności turystycznej. Cała baza, można wtedy też połączyć to, abyśmy mogli ścieżki rowerowe do tych portów zrobić. No. Czyli przepustowość rzek, porty rzeczne, wzdłuż tego trakty, ścieżki tak, rowerowe. Mamy wałę, naturalny teren, żebyśmy mogli ścieżką rowerową sobie przejechać. Piękne tereny, tylko środków mało. Jakie jest to zadanie województwa w tej chwili, jeśli chodzi o ten rozwój turystyczny regionu i nie tylko w kontekście dróg wodnych? Jaki pan widzi ten region za najbliższe 5 lat? Województwo lubuskie ma ten potencjał, że ma naprawdę lesisty teren. Zalesienie jest takim atutem, ale też przeszkodą dla niektórych samorządów, a my musimy te lasy wykorzystać jako naprawdę miejsce, gdzie turyści z całej Europy będą chcieli przyjechać, wdychać świeże, dobre powietrze, ale ważne jest, abyśmy mogli zrobić dobrą infrastrukturę, szczególnie ścieżek rowerowych, bezpiecznych ścieżek rowerowych, asfaltowych ścieżek, nie tylko szlaków leśnych, bo wiemy, że dzieci w lasach to mają problemy, żeby przejechać piaszczyste tereny, a asfaltowa ścieżka i bezpieczna ścieżka to jest przyszłość turystyki rowerowej w naszym województwie. Chciałbym, aby ta właśnie dobra ścieżka asfaltowa pojawiła się na północy województwa, bo wiemy, że na południu tych ścieżek, sieć ścieżek jest bardzo bogata, jest atrakcyjna turystycznie, abyśmy chcieli, żeby to również się przełożyło na Gorzów i okolice. Noteć bardziej wykorzystać, bo to też pana rewiry? Noteć już była alternatywa i kiedyś projekty, żeby był połączony trakt Noteci, Warty od Odry z granicą z Niemcami, żebyśmy mogli pokonać to rowerowo, kończąc na Dryzdenku, bo to patrząc na perspektywę województwa lubuskiego, to takie pomysły już były 15 lat temu i warto by było do nich wrócić, bo mamy naprawdę gotowy podkład, tylko trzeba by było jeszcze nałożyć nakładkę asfaltową na to, żeby te wały mogły żyć rowerami. Jakie kroki będą podjęte i czy będą podjęte? Czy jest sygnalizowane znowu niebezpieczeństwo ekologiczne na Odrze w związku z tym, że słyszymy o tym, że pojawiają się znowu w dużej ilości martwe ryby? Już nasi naukowcy, badacze z uniwersytetów nad tym tematem się pochylają. Nawet była konferencja i specjalny zespół do spraw Odry nie tak dawno zebrał się w Zielonej Górze, bo ten problem funkcjonuje już nie na taką skalę, jak jeszcze to kilka lat temu było, ale widać, że miejscowo jednak te śnięte ryby się pojawiają i to na pewno jest duża praca. Jest nowością, że zespół parlamentarny wychodzi i głośno o tym mówi, że tak, ten problem jest. To nie jest. Są zamiatane problemy pod dywan, te ryby śnięte pływają, ale też na pewno nasi ichtiolodzy i też osoby odpowiedzialne za środowisko rzeczne będą musieli dobry program napisać, żeby Odra nie miała już na przyszłość tych problemów. Bo to też w kontekście pana miejsca pracy, czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, to jest kwestia w ogóle tego zasobu naturalnego i nie tylko rybołówstwa, prawda? Oczywiście, melioracja, dostęp do wody to jest główny motor napędowy również rolnictwa. Wiemy, jak to jest ważne, aby były drożne cieki rzeczne, drożne kanały, drożne rowy, bo to jest też to, z czego będą później rolnicy mogli skorzystać, gdy będzie deficyt wody. Marek Halaszadny, województwa lubuskiego, był państwa i moim gościem, a to był program Region Północ. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny magazyn już w lipcu.